kiedy już jesteś tutaj i właśnie realizujecie program, który ma w tytule Pranie Brudów, to domyślam się, że praca jest niemiara, ale też w twoim życiu prywatnym było takie, już wykorzystam tytuł programu Pranie Brudów. No i ja muszę ciebie zapytać, bo cała Polska oczywiście o tym mówiła, że ty jesteś tą osobą emocjonalną, która często na Instagramie pisała różne rzeczy, która potem kasowała te rzeczy. No i kiedyś powiedziałaś, że nie chcesz, nie umiesz jeszcze powiedzieć, czy tego żałujesz, musi minąć trochę czasu. Minął już ten czas, umiesz powiedzieć, czy teraz zrobiłabyś to inaczej, czy czegoś żałujesz? Wiesz co, czasu nie cofnę. Wiadomo, myślę, że nie ma osoby na tym świecie, która czegoś by nie żałowała, a tak naprawdę ja nie chcę niczego żałować w życiu, bo to tak trochę by było... Tak miało być. Widocznie tak miało być, stało się i teraz jest jak jest. Staram się patrzeć z optymizmem w przyszłość. Chciałabym, żeby moje marzenia się spełniły, żeby moje dzieciaki były zdrowe, szczęśliwe i tak naprawdę chciałabym przeżyć życie jak najlepiej się da i iść do przodu z uśmiechem na twarzy. Ale też był taki moment, w którym ty faktycznie wyciągnęłaś lekcję z tego wszystkiego, bo nawet napisałaś na Instagramie, że odcinasz się grubą kreską od tej starej Justyny, a teraz chciałabyś po prostu, nie wiem czy mogę nazwać to, przyjaźnić się z Piotrem? Tak dokładnie było? Ja mam nadzieję, że tak będzie, tylko to jest jeszcze wszystko świeże, wiadomo. To wszystko musi upłynąć trochę czasu. Ja mam nadzieję, że Piotrek też będzie szczęśliwy i że będzie odnosił sukcesy, bo nie ukrywam, że no, kibicujemy mu wszyscy dalej, tak jak kibicowaliśmy wcześniej. I to nie jest tak, że... No, zawsze mamy dwójkę dzieci i one zawsze nas będą łączyć, także to jest coś takiego, że no nie da się pewnych rzeczy nie da się wymazać z życia. Możesz powiedzieć tak jak wiele kobiet, że i tak zawsze będziesz go kochać jako człowieka? No pewnie, że tak. Czemu nie? Czemu nie?